W tym roku tematyka konferencji obejmowała wiele zagadnień, gdyż jest to spotkanie interdyscyplinarne. Wśród prelekcji znalazły się m.in. te dotyczące chorób serca czy wad wzroku u dzieci. Studenci sami wybierają sobie temat i później zajmują się jego badaniem. Podczas konferencji prezentowali wyniki i przemyślenia. Chodzi o to, żeby spotykać się w gronie młodych ludzi, studentów, którzy chcą wymieniać swoje doświadczenia, a także w gronie tych, którzy już zaczęli pracę, zaczynają zdobywać to doświadczenie i mogą się nim wymieniać z tymi, którzy w przyszłości tą pracę podejmą. Dla wielu prelegentów to pierwsze tego typu wystąpienia. Mieli przy tym wiele stresu, ale i mogli zyskać cenne doświadczenie. Jak już się powie pierwsze słowo, to już stres mija. Do tego pierwszego słowa jednak stres jest, ręce się te lepią, później już jest dużo lepiej. Później samo podejście do uczestników i powymienienie się swoimi doświadczeniami jest dużo łatwiejsze. A to pomaga później w przyszłości udział w takiej konferencji, prowadzenia prelekcji? Na pewno dużo pomaga. Pomaga przezwyciężyć przede wszystkim stres, tak? Bo wychodząc, widząc tylu ludzi, no musimy ten stres przezwyciężyć. W tym roku po raz pierwszy współorganizatorami konferencji byli członkowie koła Ordo et Ius. Jako, że po raz pierwszy współpracujemy z kołem medyków organizacji konferencji, zdecydowaliśmy, że część naszych prezentacji będzie dotyczyć tematów prawa i jednocześnie medycznych. Czyli są tam tematy takie jak powrót chorób, które można negować za pomocą szczepionek, czy między innymi elementy dotyczące zmiany płci. Każdy ze studentów przygotowuje swoją pracę pod okiem opiekuna naukowego, choć jak dodają organizatorzy, poziom wystąpień jest bardzo wysoki. Podczas tej konferencji wybrane zostaną 3 najlepsze prelekcje, 3 najlepsze prace. Tutaj badamy wartość merytoryczną, jak i takie efekty kosmetyczne, czyli czas prezentacji, sposób prezentacji i my przewidujemy za to cenne nagrody. Organizatorami konferencji były Studenckie Koło Naukowe Młodych Medyków oraz Młodych Prawników, a także Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.